Satelitarny system pozycjonowania oraz fotografia satelitarna zrewolucjonizowały sposób wyszukiwania miejsc oraz poruszania się po świecie. Dodatkowym ułatwieniem w wirtualnych podróżach stało się trójwymiarowe obrazowanie. Również kortowo można już oglądać w 3D. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej uczy swoich studentów, jak tworzyć przestrzenne wizualizacje. Pracę rozpoczęto od własnej siedziby. W Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji tworzone są prace dyplomowe z wykorzystaniem satelitarnych technik pozycjonowania. Naszych trzech studentów tworzy aktualnie pracę magisterską w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli budynków. W kolejnym etapie realizacji pracy magisterskiej wykonają również modele wewnątrz budynków oraz udostępnią takie budynki w aplikacji Google Earth. Siedziba katedry została wymodelowana 2 lata temu. Aplikacja Google SketchUp jest aplikacją bezpłatną, dostępną dla każdego. Myślę, że nie jest trudnym programem. Każdy może się tego nauczyć. No, budynek wybrałem ze względu na to, że studiuję na geodezji. Czas, który mi to zajęło, to około 7 dni. Chciałem uzyskać jak najlepszą dokładność. Wybieramy teksturę. W odpowiednim miejscu klikamy, żeby potem ją ustawić odpowiednio. Mamy w tym przypadku gotowe drzwi. Modelowaniem obiektów może zająć się każdy, niekoniecznie geodeta. Najwięcej budynków w Kortowie i Olsztynie wykonał student prawa i politologii. Zajmuję się tym od 2 lat, od momentu, w którym właśnie dostałem się na studia, a jeżeli chodzi o liczbę budynków, to zrobiłem już około 160 budynków, z czego w Olsztynie znajduje się 140, reszta budynków jest w Warszawie. Wirtualna przechadzka po Kortowie to sama przyjemność, jednak przygotowanie wszystkich obiektów w 3D to praca żmudna i złożona. Liczba elementów jest zależna od bryły danego modelu. Jeżeli weźmiemy zwykły blok, taki jak na przykład dom studencki, wystarczy wykonać taką bryłę prostopadłościaną, a resztę elementów, typu jak okna, drzwi, wykorzystać z tekstur wykonanych fotograficznie. Poprzez dodawanie infrastruktury pobocznej, czyli właśnie drzew, latarni, niekiedy nawet właśnie znaków drogowych, wszystko właśnie powoduje, że to jak nabiera tego całego smaku. Kortowo jest wymodelowane w 50%. Żeby przeżyć wirtualny spacer, trzeba zainstalować bezpłatny program Google Earth. W warstwach odznaczyć budynki 3D. Następnie odnaleźć Kortowo.